Patrycja Oleszak, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. A w nich wysokie opłaty za śmieci dla mieszkańców bloków. Jest mnóstwo słów, a z tego nic nie wynika. Kolejne inwestycje w spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli składamy jakieś obietnice, to je dotrzymujemy. Zawodnicy MMA w spółdzielni mieszkaniowej. Cieszymy się, że możemy skorzystać z obiektów tutaj położonych u nas w mieście. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w nowej siedzibie. Ten budynek zaspokaja nasze potrzeby w optymalnym zakresie. Rozpoczęcie zajęć w PMDK. Już kilka razy burmistrz Krzysztof Paśnik otrzymał konkretne pytania związane z wysokimi opłatami za śmieci, jakie ponoszą m.in. mieszkańcy bloków. Do dzisiaj Paśnik milczy, a w jego imieniu zabierają głos pracownicy Urzędu Miasta, także nie odpowiadając na konkretne pytania. Takie postępowanie to ignorowanie oczekiwań tych, którzy wybrali obecnego burmistrza. Tak postępowanie następcy Bodzieckiego ocenił radny Jacek Tomasiak. Setki tysięcy złotych kosztów, które według zarządu oraz Rady Nadzorczej nie powinny być przypisywane mieszkańcom bloków. I co? I nic. Okazuje się, że mimo wielu miesięcy oczekiwań burmistrz Paśnik nie odpowiedział w swoim imieniu na konkretne pytania dotyczące wysokich opłat za śmieci. Chodzi o pytania, jakie zadał Tomasiak na sesji członkowi zarządu związku, czyli Paśnikowi, oraz o stanowisko, jakie przyjęła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej. Mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu. Co z obniżką za śmieci? Tak w telegraficznym skrócie można podsumować wystąpienie radnego Jacka Tomasiaka na lutowej sesji. Czy radny doczekał się odpowiedzi burmistrza, co uczynił Krzysztof Paśnik, aby obniżyć opłaty? O tym w naszym materiale. Wszyscy mieszkańcy Lubartowa pamiętają, jak w czasie kampanii burmistrz zapowiadał obniżenie opłat za śmieci. O niższe opłaty upominał się podczas ostatniej sesji były przewodniczący Rady Miasta. Mam następujący wniosek, ponieważ padły dzisiaj to takie informacje z niektórych radnych, nie będę wymieniał, żeby nie było dyskusji oczywiście. Proszę Państwa, dzisiaj odbyło się zgromadzenie związku. Widziałem w punktach porządku obrad, że znajdowało się dużo tematów związanych z tym, z czym, o rzeczach, o których mówili niektórzy radni, a mianowicie przestaje funkcjonować PSZOK na ulicy Nowodworskiej, na który Związek Komunalny przeznaczył prawie 900 tysięcy, przepraszam, ponad milion złotych brutto, mówmy o kwotach brutto, nie netto. Znaleziono alternatywne rozwiązania z tego, co widziałem w tych projektach uchwał, ale proszę Państwa, one znajdują się w odległościach znaczniejszych niż ta pierwotna. Dzisiaj nie bez kozery zadałem pytanie o najem pod PSZOK na ulicy Nowodworskiej, natomiast mam następujący wniosek, aby nas poinformowano, po pierwsze, w jakich dniach będą przyjmowane odpady w tychże jednostkach, po drugie, co stanie się z kosztami, które zostały przypisane miastu Lubartów, a są kosztami na dzień dzisiejszy nieuzasadnionymi, ponieważ przypomnę, że to jest ponad milion złotych, które przypisano przy ostatniej podwyżce mieszkańcom Lubartów, ale pod warunkiem, że będzie funkcjonował PSZOK na ulicy Nowodworskiej. Więc chciałem się zapytać, jak ta kwota milion złotych zostanie rozliczona. Ale panie radny, pan w końcu pyta, czy pan składa wniosek? Składam wniosek. To proszę bardzo. Składam wniosek, aby nas o tym poinformowało. Nie wiem, proszę państwa, szanowni radni, jeżeli uważacie, że te kwestie są nieistotne, no to przepraszam najmocniej. Staram się zrobić to jak najlepiej mogę, nie naruszyć sposobu, w jaki interpretuje te przepisy pan przewodniczący. Prosiłbym, żeby pozwolono mi o tym powiedzieć. I proszę Państwa, kolejna rzecz, co się dzieje z pozostałymi kosztami, które zostały przypisane, przepraszam, prosiłbym o to, aby poinformowano nas, czyli osoby, które są w zarządzie, czyli pan burmistrz, bo on jest najbliżej i jest na każdym posiedzeniu zarządu, jak widziałem, praktycznie na każdym, które się odbywa, z którego są protokoły, aby poinformował nasz pan członek zarządu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, co dalej dzieje się z naliczeniami kosztów, które nie powinny być przypisane do sektora piątego, jeżeli chodzi o miasto Lubartów, czyli z jakimi inicjatywami miasto i nasi przedstawiciele bądź przedstawiciel w zarządzie wystąpił, aby te koszty nie były
nie były nieuczciwie przypisane do tego sektora piątego. Tomasiak nie doczekał się odpowiedzi. Na zajęcie konkretnego stanowiska wciąż oczekują także członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni, którzy już prawie 2 miesiące temu podjęli stanowisko w sprawie podwyżek. Mówiliśmy o tym w styczniu. Ani Renata Mazur, ani Jacek Tchórz nie poparli stanowiska Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w sprawie sprzeciwu wobec podwyżek opłat za śmieci. Takie zachowanie członków Rady Nadzorczej, która przede wszystkim powinna działać w interesie członków spółdzielni, jest co najmniej zaskakujące. Tak zachowanie Mazur i Tchórza skomentował prezes zarządu spółdzielni Jacek Tomasiak. W głosowaniu nad stanowiskiem nie wziął udziału Krzysztof Paśnik, który wiedział, że taki dokument będzie przyjmowany przez Radę, ale w posiedzeniu Rady nie wziął udziału. Naszej redakcji udało się dotrzeć do stanowiska Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, które zostało przyjęte na poniedziałkowym posiedzeniu. W 2019 roku Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej dwukrotnie podniosło ceny za transport oraz zagospodarowanie odpadów z sektora numer 5, czyli budownictwa wielorodzinnego. Opłaty wzrosły z 6 zł od osoby do 18,70 zł od osoby miesięcznie. Oznacza to wzrost opłat o 211% na przestrzeni 12 miesięcy. Czytamy w dokumencie, którego na 13 obecnych członków Rady nie poparli Mazur oraz Tchórz. Pierwsza z podwyżek spowodowała olbrzymi protest mieszkańców, ale również niektórych radnych. Efektem, jak wówczas wskazywano, nieuczciwego przypisywania kosztów, których nie ponoszą mieszkańcy bloków, było między innymi wystąpienie ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Burmistrz miasta Krzysztof Paśnik obiecał wówczas obniżkę opłat o 6 zł od osoby, a członkowie Rady Nadzorczej, którzy są także radnymi, Renata Mazur, Teodor Czubacki oraz Jacek Tchórz, poparli uchwałę o opuszczeniu podmiotu, który przypisywał mieszkańcom bloków między innymi koszty utrzymania przoków czy koszty administracji, a także koszty tzw. kompleksu Rokickiego. Wyjście ze związku poparł także prezes zarządu Jacek Tomasiak, który także pełni funkcję radnego. Czytamy w dalszej części stanowiska. Rada Nadzorcza nie kryje jednak oburzenia z tego, co wydarzyło się w grudniu. Rada Nadzorcza z ogromnym zaskoczeniem przyjęła to, co wydarzyło się w grudniu 2019 roku. Oto najpierw członkowie m.in. Rady Nadzorczej Mazur, Czubacki, Tchórz razem z innymi radnymi odwołali z funkcji przedstawiciela na zgromadzenie związku prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie, który jako jedyny w przeciągu ostatnich lat walczył o niższe koszty przypisywane mieszkańcom bloków. W miejsce prezesa oraz Wojciecha Osieckiego, który mimo że mieszkał w domkach, także walczył o interesy mieszkańców bloków, członkowie Rady Nadzorczej Mazur, Czubacki, Tchórz wraz z innymi radnymi powołali dwóch przedstawicieli, czyli Marka Polichańczuka oraz Piotra Kusyka. To ci przedstawiciele wraz z Jakubem Wróblewskim oraz Krzysztofem Paśnikiem nie wykazali żadnej inicjatywy uchwałodawczej, aby zapobiec temu, co się wydarzyło. Ich bierna postawa spowodowała, że Zgromadzenie Związku przyjęło uchwałę o nowych stawkach dla budownictwa wielorodzinnego, gdzie między innymi spółdzielni przypisano koszty administracji w wysokości 188 173,61 zł. Koszty PSZOK w wysokości 133 252,15 zł. Oraz koszty przypisane sektorowi piątemu związane z tzw. kompleksem Rokickim na kwotę 164 127 zł. Globalnie bierność i brak sprzeciwu wspomnianych reprezentantów miasta to 485 552 zł kosztów dla mieszkańców spółdzielni, których to kosztów nigdy nie powinni oni ponosić. Owe koszty na jednego uczestnika systemu to 74 zł rocznie, a 6,16 zł miesięcznie na jedną osobę uczestnika systemu w spółdzielni mieszkaniowej. Wskazuje na nieuzasadnione koszty Rada. Niestety radni miejscy, za wyjątkiem prezesa Tomasiaka, nie zabrali ani razu głosu w obronie mieszkańców, nie tylko spółdzielni mieszkaniowej. Brak jest również reakcji na to, co się dzieje ze strony burmistrza Krzysztofa Paśnika, który zasiada także w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wzywa organ wykonawczy, jak i organ uchwałodawczy do podjęcia natychmiastowych kroków zabezpieczających interes mieszkańców zamieszkujących sektor piąty. Zarówno burmistrz, jak i Rada Miasta posiada szeroki wachlarz możliwości doprowadzenia do uczciwego i rzetelnego naliczenia opłat za odpady. Podpisała Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, ulica Cicha 6. Podpisała Anna Marciniak i Ewa Giza. Wzywają burmistrza oraz
oraz Rady Miasta członkowie spółdzielni. Przypomnijmy, że powyższego dokumentu nie poparli Renata Mazur, Jacek Tchórz oraz Krzysztof Paśnik, który nie pojawił się na posiedzeniu Rady. Rada Nadzorcza podjęła stanowisko w sprawie podwyżek opłat za śmieci. Skąd taki krok? To po burzliwej dyskusji, która się odbyła na ten temat na Radzie Nadzorczej w dniu 30 grudnia, zgłosiłam wniosek, żeby Rada Nadzorcza przyjęła takie stanowisko, gdyż spółdzielnia, mieszkańcy spółdzielni obciążani są podwójnie tymi samymi kosztami, czyli kosztami administracyjnymi, które i tak ponoszą w celu utrzymania na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i teraz tymi kosztami obciążani są po raz drugi. Gdyż w tej chwili wszelkie czynności związane z obsługą opłat za śmieci robią pracownicy spółdzielni mieszkaniowej i my, którzy są opłacani z naszych opłat, a dalej obciążani jesteśmy tymi kosztami. I za wnioskiem takim głosowało 14 przedstawicieli Rady Nadzorczej, czyli wszyscy obecni. Został ten wniosek przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym Prezydium Rady Nadzorczej opracowało takie stanowisko, które zostało na ostatniej Radzie Nadzorczej w dniu 20 stycznia przedstawione pozostałym przedstawicielom Rady Nadzorczej w celu zgłoszenia ewentualnie jakichś uwag, może mieli inne zdanie na ten temat. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji, więc wniosek, to stanowisko Rady zostało poddane głosowaniu. W głosowaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli Rady Nadzorczej i za wnioskiem głosowało 11, natomiast przeciw nie było, wstrzymało się 2 przedstawicieli Rady, no, którzy są również przedstawicielami Rady Miasta Lubartowa. No właśnie, 2 członków Rady nie poparło stanowiska. Czy jest Pani zaskoczona ich postawą? To znaczy się raczej tak, dlatego że w momencie głosowania wniosku o przyjęcie takiego stanowiska byli za, żeby Rada zajęła takie stanowisko. Natomiast po jego opracowaniu, przedstawieniu, niestety wstrzymali się od głosu i go nie poparli. Poprosiliśmy o wyjaśnienie Mazur i Tchórza, dlaczego nie poparli tak ważnego stanowiska. Była przewodnicząca, która zawsze ochoczo biegła przed nasze kamery, stwierdziła, że ma już dosyć wywiadów. W rozmowie, której nie zgodziła się opublikować, stwierdziła, że wszystko, co związane jest z jej wykonywaniem mandatu, jest wykorzystywane przeciwko niej samej. Stwierdziła, tu cytat, że jej osoba jest depresjonowana. I choć nasza redakcja nie znalazła takiego słowa w słowniku języka polskiego, to nie koniec oskarżeń byłej przewodniczącej Rady, która, przypomnijmy, nie poparła stanowiska w sprawie podwyżek opłat za śmieci. Stwierdziła, że nie będzie się wypowiadała w sprawie spółdzielni, bo będzie to wykorzystane, że ona sama jest przeciwko spółdzielni. Stwierdziła jednocześnie, że są osoby, które działają w związku i że jeszcze nie raz będzie zabierany głos w sprawie śmieci. Jej funkcja w spółdzielni, jak stwierdziła, absolutnie nie powinna być łączona z wykonywaniem mandatu radnej. Stwierdziła także, że każda rzecz, która jest na Radzie Miasta, a jest nie po myśli zarządu albo mieszkańców, jest wykorzystywane przeciwko niej samej. Jak stwierdziła, podsumowując rozmowę, nie zamierza ginąć za miliony i nie ma zamiaru się na ten temat wypowiadać. Na wyemitowanie rozmowy nie wyraził zgody także Tchórz. Stwierdził, że na stanowisku mu się nie do końca wszystko podobało i wstrzymał się od głosu. Na pytanie dotyczące wywiązania się z wezwania umieszczonego w stanowisku stwierdził, że nie wie, jak ma się wywiązać. Stwierdził, że jest za tym, żeby było taniej. Jak zatem widać, wszyscy nabrali wody w usta. Przypomnijmy, ile do powiedzenia miał równo rok temu nie kto inny jak burmistrz Lubartowa. To, co proponuje związek, to permanentny drenaż naszych kieszeni, a pan jest przewodniczącym zgromadzenia. Czy głos Lubartowa jest słyszalny?
Niestety nie, to jest bardzo przykra sytuacja. Głos Lubartowa, przypomnę, mamy jako Lubartów udział, niestety na razie tylko w kosztach, ponad 40, no prawie no 47% tak naprawdę, więc wszystkie koszty, które musimy pokryć, które są zapisane w budżecie, są dzielone proporcjonalnie do udziału każdego z członków tego zgromadzenia, no i Lubartów ma tutaj większość i dlatego ponosimy największe koszty funkcjonowania tego związku, co nie przekłada się na decyzyjność, bo jestem, można powiedzieć, osamotniony, jeżeli chodzi o zarząd, bo w zarządzie jest niestety tylko po jednym przedstawicielu każdego z członków zgromadzenia. I to jest niesprawiedliwe moim zdaniem. Głos większościowego udziałowca jest niesłyszalny. Można powiedzieć, że to na mieszkańcach Lubartowa są oparte największe koszty funkcjonowania tego związku, bo jeżeli to by były, jeżeli by wynik był dodatni, by były oczywiście na plusie, no to ja rozumiem, że ponosimy jako większy udziałowiec największe koszty, ale też czerpiemy największe zyski. A w tej chwili ponosimy same koszty, co niedobrze wróży na przyszłość, niestety. Przypomnijmy, że wypowiedź Paśnika jest ze stycznia 2019 roku, czyli tuż po tym, jak został wybrany na burmistrza. Tuż przed wystąpieniem ze związku i przed ogromną przemianą, jaka nastąpiła u Paśnika, ale także jego zaplecza 23 sierpnia 2019 roku, czyli podczas tak zwanej sesji dietetycznej. Co ciekawe, w styczniu 2019 roku Paśnik jako członek zarządu wiedział, co trzeba zrobić. Wróćmy zatem do wypowiedzi sprzed roku. My jako gmina miasta Lubartów, powtarzam, największy udziałowiec mamy, bo mamy taki plan. Jest on, można powiedzieć, prosty, ale można powiedzieć drastyczny, bo w tym przypadku organizm już ledwo dyszy. Nie wystarczy tylko kosmetyka, czyli wizyta u lekarza, ale już trzeba się położyć na stół operacyjny i podać odpowiednie środki, aby ten organizm utrzymać przy życiu. Niestety, tak mówię to z ubolewaniem, bo jesteśmy członkiem tego związku. Niestety w czarnych barwach to widzę. Sytuacja idzie w złym kierunku. Jest duże prawdopodobieństwo, że może być czarny scenariusz. Nie wiem, być może nawet, zastanawiam się, jak to dalej pójdzie, jeżeli tak dalej będziemy postępowali pozostali członkowie zarządu i zgromadzenia, chyli się to wszystko ku upadłości. Nie chciałbym tego oczywiście, bo zrobimy wszystko, aby tak się nie stało, bo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy naszej gminy, miasta Lubartów, płacili jak najmniej za odbiór nieczystości. Ale wpływ na to, co się dzieje w tej chwili czy w zarządzie, czy w zgromadzeniu, czy w związku, mają pozostali członkowie, którzy mają mniejszy udział niż gmina miasta Lubartów. A tak nie powinno być. W styczniu Paśnik zwracał uwagę na koszty, które nie powinny być przypisywane miastu. Zerknijmy zatem, co zostało przegłosowane w grudniu, czyli 10 miesięcy po przytoczonej przez nas wypowiedzi burmistrza. Przypomnijmy, że o owych stawkach słowem nie zająknął się burmistrz i nie zagłosował przeciw nowym kwotom, które zostały obliczone w oparciu o wskazane koszty. Jako pierwsi ujawnimy tabelkę, która stanowiła podstawę do obliczenia stawki za odpady. Ów dokument nie został ujawniony na stronie związku. Zerknijmy, co przypisano mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Zacznijmy od kosztów PSZOK. To aż 133 252 zł i 15 groszy, mimo że mieszkańcy bloków praktycznie nie korzystają z punktu selektywnej zbiórki odpadów. Kolejna z kwot to 188 173 zł i 61 groszy za koszty administracji, czyli między innymi za to, że związek w naszym imieniu nie rozlicza wpłat, a robi to spółdzielnia.
że zobowiązania od dłużników także sama windykuje spółdzielnia, że ilość osób w naszych mieszkaniach także weryfikuje spółdzielnia i w końcu, że do związku trafia jedna zbiorcza deklaracja za wszystkich mieszkańców bloków, a związek wystawia jedną fakturę za odpad. Jednak to nie koniec. Mieszkańcom bloków przypisano także 167 127 zł kosztów tzw. kompleksu Rokickiego. Oznacza to, że mieszkańcy bloków finansują mieszkańcom owego kompleksu opłaty za odpady za tak zwaną przysłowiową złotówkę. Do spółdzielni dotarła jednak odpowiedź. Przypomnijmy, że Rada pytała o konkretne działania Paśnika, o konkretne koszty, jakie przypisano mieszkańcom bloków. Posłuchajmy zatem, co odpowiedzieli w imieniu Paśnika pracownicy urzędu. W odpowiedzi na pismo znak N łamane przez 585 łamane przez 2020 otrzymany dnia 26 lutego 2020 roku informuje, że zgodnie z paragrafem 7 ustawy 1 punkt 17 Statutu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej przedmiotem działalności związku jest wykonywanie w imieniu i na rzecz uczestników zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, polegających m.in. na dokonywaniu wyboru metody ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych i określenie stawek opłat. Kompetencje do podejmowania uchwał w tym zakresie zostały zastrzeżone dla Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Z pobieranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, to jest odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, organizacja i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługa administracyjna tego systemu. Koszty funkcjonowania systemu dzielone są na liczbę osób w systemie. Nowo wybrani reprezentanci miasta Lubartów w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej popierają rozwiązania jak najbardziej korzystne dla wszystkich mieszkańców miasta. Poza jak najniższą opłatą należy przez to rozumieć również sprawność działania całego systemu, jego niezawodności i zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Czytamy w odpowiedzi na stanowisko Rady Nadzorczej. Czy reprezentanci spółdzielni otrzymali odpowiedź na stanowisko, jakie zostało podjęte podczas posiedzenia Rady Nadzorczej? Przyznam się, że ten dokument, który wpłynął do spółdzielni mieszkaniowej, no jest dokumentem ubogim w treści. Jest mnóstwo słów, a z tego nic nie wynika. Kiedyś mówiłem, że to tak jakby ścisnąć owoc cytrusowy, wycisnąć maksymalnie z niego soki, skapnęłaby tylko i wyłącznie jedna kropla tego soku. Jestem zaskoczony taką odpowiedzią. No przyznam się szczerze, że miałem nadzieję, że będzie tam nieco więcej powiedziane. I co prawda podpisał się pod tym zastępca burmistrza, w imieniu burmistrza. No natomiast no, ja bym liczył na to, że jeżeli takie dokumenty są przesyłane, to że one będą odnosiły się rzeczywiście do tego. I dziwi mnie, że zastępca burmistrza odpowiada w imieniu burmistrza, tak jak widzę, jak wszedł w posiadanie pewnych informacji, nie do końca te informacje mając, i przesyła takowy dokument, podczas kiedy pytania nie były skierowane do niego, bo pytania były skierowane wyłącznie do pana burmistrza i do tego, co wcześniej czynił, obiecywał. I z czym szedł do wyborów. No ale widzę, że jest jakaś taka sytuacja, że trzeba na pierwszy front wystawić kogoś innego, zasłonić się kimś innym. I tu strzały dzisiaj za to wszystko, co jest napisane w tym dokumencie, no otrzymuje ta osoba, która, jak rozumiem, chyba nie do końca jeszcze miała rozeznanie, co pisze. Jak to jest, że przed wyborami burmistrz zapowiadał obniżenie opłat za śmieci, później jak został wybrany zapewniał, że ma konkretny plan, jak obniżyć opłatę, a teraz nie dość, że nic nie robi, aby je obniżyć, to jeszcze nie odpowiada na konkretne zapytania. Zupełnie tego, znaczy teraz już rozumiem. W chwili, kiedy okazało się, że w połowie zeszłego roku 2019 zupełnie został zmieniony front, ale nie tylko front pana burmistrza, tylko front wielu radnych, bo pamiętajmy, nie głosowali przeciwko obniżeniu opłat za ścieki, a za podwyższenie sobie diet. Więc no, dzieje się zupełnie odwrotnie niż to, co było realizowane wcześniej. Przypomnijmy, że no, daliśmy się wszyscy oszukać. Stał skardeczko pan burmistrz na
debacie burmistrzów pokazywał, o stąd wezmę pieniądze, żeby opłaty były niższe za śmieci. Później po wyborach jeszcze w chwili, kiedy, no nie ukrywam, że ja miałem olbrzymie nadzieje z tego kandydatura, pokładałem olbrzymie, że będzie realizowane to, z czym się idzie do wyborów, no bo jeżeli się idzie do wyborów i mówi jedno, a po wyborach robi się zupełnie coś innego, to zarówno słownik, jak i wszyscy wiemy, jak można powiedzieć, że co się wydarzyło i każdy z nas sobie odpowie, co się stało. Natomiast, no jak widać, buzia pełna frazesów, pełna pomysłów, rozwiązań w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, że przecież wiadomo było, że koszty są za wysokie, jacy biedni są ci mieszkańcy. Jeszcze chwilę, kiedy działał w Radzie Nadzorczej, kiedy chodził chociażby na zebrania walne, cząstkowe, jak to również pokazywał, jaki to on jest oddany, jak on tutaj chce służyć, chce pomagać. I były konkretne pomysły, no było mówione, że przecież na sesji Rady Miasta powiedział, że na dzień dobry, po tym jak wyjdziemy ze związku, to od razu 6 zł każdy będzie miał obniżoną opłatę. I co? I pstro. I dziwi mnie to, że, znaczy nie dziwi, no ja widzę, że ubierani są w odpowiedzi są ubierane zupełnie inne osoby, które odpowiadają na te pytania. Te osoby, tak jak wcześniej wspomniałem, nie do końca mają jeszcze rozeznany nawet temat. No i podejrzewam, że rechot z gabinetu burmistrza w chwili, kiedy czytał tę odpowiedź i kiedy widział, jaki dokument do nas wychodzi, sobie pomyślał, a za chwilę będzie tutaj zamiast mnie Małyska wystawiony na strzały, to miał pewnie niesamowite zadowolenie z tego dokumentu, który dodał. Tylko zapytajmy się sami wszyscy siebie. No jeżeli idę, jeżeli coś mówię, no to jeżeli jestem burmistrzem i pytania są zadawane, raz Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej. Koledzy pana Krzysztofa Paśnika z Rady Nadzorczej pytają się tego pana Paśnika, który na Radzie Nadzorczej mówi, ja tutaj odpowiadać na nic nie będę, od tego jest Rada Miasta, ja tu głosów zabierać nie będę, boi się zabrać głos na Radzie Nadzorczej, a w chwili, kiedy do niego idą konkretne postulaty, zapytania i wnioski, to pan burmistrz chowa się za plecami innych osób, no wystawiając troszkę na szwank ich dobre imię. Paśnik porównywał sytuację w związku do schorowanego organizmu, który musi pilnie być poddany operacji i skarżył się na zbyt małą reprezentację. Tak. No i jak widzimy, bo już widzimy po roku funkcjonowania, są już sprawozdania finansowe przygotowane, więc ten pacjent, a diagnoza była stawiana w chwili, kiedy pan burmistrz już po wyborach w styczniu był już panem burmistrzem, kiedy był przewodniczącym zarządu Związku Komunalnego i kiedy wystawiał taką diagnozę w chwili, kiedy był przygotowany budżet na kolejny rok. Więc on sprawdził to wszystko, usłyszał o wszystkich informacjach, które były w związku i wystawił diagnozę pacjent do operacji. Więc umierający, tak naprawdę tam chyba nawet, że upadłością miało się to zakończyć, straszył funkcjonowanie Związku Komunalnego pan Paśnik. No i również wskazywał, że jest zbyt mała reprezentacja. A sprawozdania finansowe już są znane. I tak, wyszliśmy ze związku w związku z tym, że tak się źle działo. Potem pan burmistrz ze swoim zapleczem decyduje o tym, że do związku powrót jest realizowany i okazuje się, że zobaczmy, jaka jest reprezentacja. Okazuje się, że miasto Lubartów miało do tej pory przewodniczącego zgromadzenia i miał przewodniczącego zarządu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Nie ma ani przewodniczącego zarządu, ani przewodniczącego zgromadzenia, chociaż niektóre jaskółki, z tego co ja słyszę, wskazują, że, że przewodniczący Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej podobno ma być nie kto inny jak pan Gregorowicz. Czyli ja mówiłem jakiś czas temu, że mam podejrzenia, że pewnie tu nie chodzi o to, żeby mieć niższe opłaty za śmieci, a chodzi zupełnie o coś innego, bo przypomnijmy, że odszedł Kusyk, zrezygnował z bycia w Związku Komunalnym, na jego miejsce wszedł Gregorowicz i wtedy ja komentowałem, że mam nadzieję, że to nie chodzi zupełnie o coś innego, ale podejrzewam, że pewnie na najbliższym zgromadzeniu Związku Komunalnego, bo ono się zbliża nieuchronnie, pewnie nowym przewodniczącym z samego zgromadzenia zostanie wybrany właśnie pan Gregorowicz.
Natomiast w zarządzie nie wiem, czy pan Woźniak zrezygnuje, czy nie zrezygnuje, ale nawet gdyby się to wydarzyło, to nie uzyskaliśmy nic dodatkowego. Ja nie widzę nowych przedstawicieli. A z tego, co słyszałem, żeby tego schorowanego pacjenta uzdrowić, to należało zrobić tak, aby koszty odzwierciedlały i siły reprezentacji. Więc jeżeli mamy 60% kosztów jako miasto, to ja rozumiem, że będziemy mieli 60% głosów również na walnym zgromadzeniu. Czyli nie także, że z 14 zrobi się 5 może zamiast 4 albo 6, tylko z 14 zrobi się po prostu 8. Na 14 głosów, które są w zgromadzeniu, 8 to będzie przypisanych do miasta Lubartowa, tak żeby miasto mogło mieć decydujący głos, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcie. W piśmie jest mowa, tu cytat, nowo wybrani reprezentanci popierają rozwiązania jak najbardziej korzystne dla wszystkich mieszkańców miasta. Wśród nich jest jak najniższa opłata. Tak. No i teraz, jeżeli zwrócimy na ten fragment pisma, to ja mam pytanie do naszych mieszkańców. Podobno nasi nowi reprezentanci w Związku Komunalnym, w tym również pan Krzysztof Paśnik, który jest wśród nich, pan Piotr Kusyk, który był, czy pan Marek Polichańczuk, zagłosowali za jak najniższymi opłatami za odpady. Pytam się, to nie było podwyżki o 212% w 2019 roku opłat? To jest to właśnie dbanie o jak najniższe opłaty. No, jeżeli takie informacje przekazuje pan burmistrz, rozumiem, jego pracownicy w jego imieniu, no to są informacje, które no, muszą w nas wszystkich spowodować, że otworzymy szeroko buzię i zastanowimy, Boże, co oni gadają? Przecież dokładnie było powiedziane w stanowisku Rady Nadzorczej, że Rada Nadzorcza wykazuje, że opłaty administracyjne nie powinny być przypisywane mieszkańcom budynków wielorodzinnych, bo spółdzielnia za nie robi. Nawet sam burmistrz ostatnio, jeżeli w chwili, kiedy roznosił te tak maseczki, a propos maseczek, tu jedna z osób powiedziała, żebym przekazał również w chwili, kiedy będę udzielał wywiadu, że te maseczki nie zakryją tego smrodu w związku z wyższą opłatą za śmieci, jakie są ponoszone, bo te śmieci o wiele bardziej cuchną w chwili, kiedy kosztują tak dużo, niż w chwili, kiedy kosztowały mniej, więc żadnymi maseczkami nie zostanie te złe decyzje nie zostaną przesłonięte, więc prosiła mnie, żebym przekazał, więc to przekazuję, bo tak tutaj była i mówiła i prosiła. Natomiast no, zwróćmy uwagę również na to, że ta opłata wzrosła, że te koszty zostały przez Radę Nadzorczą dokładnie określone, które to koszty są za wysokie, które to koszty powinny być niższe, które to koszty powinny być pomniejszone. No i tak jak wspomniałem już o kosztach, jeżeli chodzi o koszty administracji, koszty PSZOK-ów, czy koszty kompleksu Rokickiego, no to jest właśnie te 6 zł, o których kiedyś słyszałem na mieszkańca, które od razu by mogły śmieci być obniżone, ale widzę, że te koszty są przypisane tak, jak były przypisane wtedy, kiedy krytykowano, że nie powinny być przypisywane, więc no wszyscy patrzymy w to, co słyszymy, czytamy, co się wokół nas dzieje, przecieramy oczy ze zdziwienia. I już też dzisiaj słyszałem taką informację, że no przecież wiesz, Jacek, że oni tu nie poszli po to, żeby zrobić coś dobrego dla nas. 8 maja odbyło się posiedzenie zarządu, w tym posiedzeniu uczestniczył Paśnik, a na owym spotkaniu przyjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania za 2019 rok. Tak, jestem zadziwiony, bo nie jestem jeszcze do końca, chociaż gdzieś tam jakieś jaskółki na niebie świergoczą, że za przyjęciem sprawozdania z budżetu na 2019 rok, sprawozdania finansowego, no podobno głosował burmistrz. Jeżeli to by się potwierdziło, to bym był mocno zaskoczony. Dlaczego? Ponieważ jeżeli sobie przypomnimy, dokładnie 30 i 31 stycznia 2019 roku, to zauważymy, jak pan burmistrz głosuje przeciwko budżetowi na 2019 rok. Dlaczego jestem jeszcze tym bardziej zadziwiony? Bo tu mówimy o tych kosztach, które nie powinny być przypisywane, a ten budżet, który wówczas był uchwalany, on już wówczas miał zapisane przychody, które miały pochodzić właśnie od mieszkańców miasta Lubartowa, czyli już tam były założone wyższe stawki, jeżeli chodzi o odpady.
I teraz po tym, jak się w styczniu mówiło, to jest B. No jeżeli by się to potwierdziło, co mówię teraz, że głosował za przyjęciem tego sprawozdania, teraz głosuje za przyjęciem tego dokumentu, który tak krytykował i głosował przeciwko niemu, to już, jeżeli to się potwierdzi, no to jest naprawdę już totalne jakieś... Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, żeby zaraz nie było żądań o różnego rodzaju sprostowania. Powiedzmy tak. Nazwę to delikatnie. Niezrozumienie dokumentów i zachowanie się wbrew temu, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Naszej redakcji udało się dotrzeć do dokumentu, o którym mówił Tomasiak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że za owym dokumentem głosował burmistrz Lubartowa. Dotarliśmy także do materiału wideo z 31 stycznia 2019 roku. Okazało się, że nie dość, że mieszkańcom Lubartowa tego dnia przypisano koszty, z którymi wówczas nie zgadzał się także Paśnik, to jeszcze samo sprawozdanie zostało przyjęte z naruszeniem prawa. Pan Tomasiak miał następny wniosek, tak czy... Tak, mam wniosek formalny, aby nie głosować projektu planu finansowego Związku Komunalnego Ziemi Lubartowskiej w związku z tym, że jest poważne ogłębienie formalne spowodowane tym, że nie został ten wniosek przedłożony zgodnie z paragrafem 17 regulaminu zarządu na posiedzenie zarządu, tak aby mógł być przygotowany projekt uchwały zgodnie z tymi wytycznymi określonymi w regulaminie. Dobrze, otwieram dyskusję w sprawie tego wniosku. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pan Dej. Chciałbym zaznaczyć, że pomimo tego uchybienia zarząd obradował nad oboma planami i przekazał pod zarząd, tutaj do nas, znaczy zgromadzenie, przekazał swój projekt. Tego nie zaprzeczam, to dobrze. To nie zaprzeczam, absolutnie. Proszę. W którym razie nie zostało powiedziane, że jest to regulamin zarządu, a nie zgromadzenie. Więc skoro regulamin zarządu, a nikt z zarządu nie zgłaszał pretensji do tego, że zostało przypójne... Nie, proszę nie zmienić, proszę dać się wypowiedzieć. Pani Jacek. No to nie wiem, nad czym zgromadzenie ma tutaj teraz debatować. To jest regulamin zarządu, czyli nie jesteśmy zarządem. Pani Jacek Tomasz. Przepraszam najmocniej, proszę przeczytać te protokoły, o które apeluje pan wicewójt Trąbka, żebyśmy je czytali dokładnie. Z tych protokołów wynika, że przewodniczący zarządu Krzysztof Paśnik wskazywał, że dokumenty były za późno i nie można je obradować. Było to podnoszone. Proszę, chwila. Tak, proszę Pani Ewa Wodiewicz. Sytuacja z poziomem zarządu wyglądała następująco. Tak jak Pani Księgowa zauważyłam, prosiłyśmy wcześniej o wytyczne. Tych wytycznych nie było. Uzgodniłam z Panem Przewodniczącym, że dostarczę te dokumenty w momencie, kiedy one faktycznie wpłyną. Przygotowałam projekt porządku obrad. Pan Przewodniczący, jako Przewodniczący Zarządu, on podejmuje decyzję w zakresie zwołania posiedzenia zarządu wraz ze wszystkimi materiałami. Wysłałam wszystkie materiały, później dopiero w późnych godzinach nocnych w gruncie rzeczy otrzymałam z obowiązkiem wysłania tej korespondencji dalej do przedstawicieli, więc to pan, na podstawie, zresztą w materiałach na posiedzenie zarządu związku dobrze było, dokładnie było określony tryb zwołania tego posiedzenia, podany był paragraf ze statutu, także tutaj no do zarządu w zakresie zwołania tego posiedzenia, no była jednoznaczna. Natomiast sytuacja dotycząca dokumentów, które były w przygotowaniu, też została jasno Państwu sprecyzowana i określona. Także ze strony Biura Związku zostało wszystko zrealizowane zgodnie z informacją i z zasadą i z możliwościami, jakie faktycznie mieliśmy. Czyli wpłynęły dokumenty na 3 dni przed. No nie wpłynęły, sama Pani mówi, że tego samego dnia. Ale to jest działanie. Dobrze, proszę nie z miejsca. Nie ustaliliśmy, nie wpłynęły. Wypowiedziała Pani się w swojej, rozumiem, obronie. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w sprawie wniosku? Nie, dziękuję. Zamykam dyskusję w sprawie wniosku. Rozpatrujemy wniosek pana Jacka Tomasiaka o niegłosowaniu dzisiaj tych dwóch uchwał w dniu dzisiejszym. Kto z Pań... Słucham? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? 3 osoby za, kto jest przeciw?
9 osób przeciw, stwierdzam, iż wniosek został odrzucony. Jak widać, za niegłosowaniem za planem finansowym głosuje Paśnik, a teraz głosowanie w sprawie samego planu. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej na 2019 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? 9 osób za, kto jest przeciw? 3 osoby sprzeciw. Dzisiejsze zgromadzenie przyjęło uchwałę. Jak zatem widać, przeciwko był wówczas Paśnik. Wyraźnie także widać, że ów dokument został przyjęty niezgodnie z prawem z jeszcze jednego powodu. Głosowanie nie było głosowaniem imiennym, czego wymagają nowe przepisy. Owe dokumenty do dzisiaj nie zostały zaskarżone przez Urząd Miasta, a takie po owym posiedzeniu pojawiły się zapowiedzi. Radna Mazur zapowiadała, że temat śmieci będzie jeszcze nieraz poruszany na posiedzeniu związku. W chwili, kiedy był uchwalany budżet, Paśnik był przeciw. To, co było wówczas niesprawiedliwe, zostało poparte podczas posiedzenia ostatniego zarządu, a do dzisiaj ten, który obiecywał niższe opłaty, chciał leczyć pacjenta oraz wskazywał, że taki podział kosztów jest niesprawiedliwy. Nie odpowiedział, co zrobił, aby przywrócić sprawiedliwość. Dla kanału S Patrycja Oleszek. W spółdzielni mieszkaniowej trwają kolejne inwestycje. Na ulicy Zielonej dobiega końca największa inwestycja w Lubartowie, zaś na osiedlach montowane są pierwsze szlabany. Jednak to nie wszystko. Na ulicy Cichej i Krzywe Koło rozpoczęła się wymiana altan śmietnikowych. A w przeciągu kilku tygodni w całej spółdzielni mieszkaniowej altany będą działać tak samo jak na osiedlu Zgoda, Garbarskim oraz Szaniackiego. W zeszłym tygodniu na rewitalizowane już osiedla wjechał ciężki sprzęt. Rozebrane zostały stare śmietniki, a kubły stanęły na wolnym powietrzu. Uspokajamy jednak naszych mieszkańców, że to tylko przejściowa sytuacja, a już niebawem śmieci wyniesiemy do monitorowanej oraz zamkniętej altany. Nowe obiekty będą wyglądały tak samo jak te na osiedlach Szaniawskiego, Zgodzie i Garbarskim. O tym, że oprócz wymienionych osiedli nowoczesne wiaty staną na wszystkich osiedlach, zapowiadał w zeszłym roku prezes Jacek Tomasiak. Dziękuję za te wszystkie głosy, bo mamy olbrzymie głosy wsparcia. Jest sytuacja taka, że ludzie są zadowoleni z tego, że będziemy tak to realizowali. Ludzie są zadowoleni, że w końcu będzie porządek. No i nie ukrywam, że z innych osiedli mieszkańcy dopytują, kiedy u nas, bo my też chcemy, kiedy wiatr. Panie prezesie, no dzisiaj nawet rano jedna z pani mówi, panie prezesie, kiedy u nas, mówi, bo tam już widziałem, że są te wiaty, ale my chcemy, żeby u nas też to zadziałało, więc przypomnę, że zarówno na pozostałych osiedlach będziemy starali się być może jeszcze tym rokiem rozpoczynać pewne inwestycje. W zeszłym roku, w połowie lipca, zapowiadał Pan to, co dzisiaj dzieje się na osiedlach. Mowa o nowych wiatach śmietnikowych. Tak, dokładnie. I jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli składamy jakieś obietnice, to je dotrzymujemy. Dokładnie w zeszłym roku jeszcze rozpoczęły się pierwsze prace, zostały wpisane zmiany do planu remontów, tak żebyśmy mogli przygotować pełną dokumentację techniczną, jeżeli chodzi o owe przedsięwzięcia oraz przygotować postępowania przetargowe. One odbyły się, rozstrzygnęliśmy te postępowania, no i teraz to jest efekt właśnie tego, co zostało przygotowane w roku poprzednim. Ja nie ukrywam, że miałem nadzieję, że tak samo budżet obywatelski będzie realizowany. Takie były obietnice, no ale okazuje się, że do dzisiaj nie mamy, nawet nie wiemy, które projekty, nad którym, kiedy odbędzie się głosowanie nad projektami. No niestety, no, ale my dajemy dobry przykład jako spółdzielnia mieszkaniowa. Jest, już stawiane są te wiaty, więc niebawem będzie schludnie, czysto. No nie mogę powiedzieć, że pachnąco. Czy owe śmietniki staną wszędzie? Tak, wszędzie. Podjęliśmy decyzję, tak jak wspominałem, że cały Lubartów tak przygotujemy do tego przedsięwzięcia, bowiem no jest zapotrzebowanie. Tam, gdzie to zrealizowaliśmy, widzimy, że jest, tak jak wcześniej wspomniałem, czysto i schludnie. Natomiast również system sprawdza się w 100%. Ludzie segregują odpady. Odpadów zmieszanych jest bardzo mało. My na stałe to monitorujemy, bo chcemy w tym roku mieć cały rok podliczony, tak żeby nikt nam nie wmawiał już, że ilość odpadów zmieszanych była wyższa niż to, co monitorujemy. Także raportujemy to przed każdym przyjazdem śmieciarki, obserwujemy to. Nie ukrywam, że w chwili, kiedy przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej opiekuje się wywozem tych odpadów, to i zastrzeżeń naszych co do odbioru tych odpadów jest mniej niż było przy poprzednim przewoźniku. Natomiast no nie ukrywam, że liczymy, że ktoś zauważy to, bo my jako zarząd to widzimy, natomiast
Uważam, że też jakby związek to zauważył i widział, że opłaty są niższe, że w związku z tym, że odpady są naprawdę mocno segregowane, no należy obniżyć opłaty, to by było również ważne wydarzenie, uważam dla nas wszystkich. Tym bardziej, że o ten nasz pomysł pytają już spółdzielnie z całego kraju. Do nowego śmietnika wejdziemy wyłącznie po przyłączeniu pestki lub wpisaniu specjalnego kodu. Kiedy mieszkańcy otrzymają takie pestki? Tak, te pestki, tu jest pytanie jedno zasadnicze, ponieważ kończymy montaż wiatr, one zostaną do końca czerwca postawione wszędzie. W lipcu rozpoczniemy instalację systemu pestkowego, dzięki któremu wejdziemy do tych wiatr śmietnikowych oraz z kodem, tak jak jest na innych osiedlach, na tych, gdzie te wiaty już stoją. Natomiast mamy jeden poważny problem, ponieważ jak rozdysponujemy pestki? Stoi nam kilka przedsięwzięć, takich, gdzie chcielibyśmy już mieszkańcom ułatwić jeszcze bardziej życie, natomiast pestki na poprzednich osiedlach były roznoszone od drzwi do drzwi, od domu do domu i było to potwierdzone. Mamy teraz epidemię koronawirusa i mam nadzieję, że około sierpnia, września, gdyby się to uspokoiło, to chcielibyśmy również my dotrzeć z tymi nowymi plastikowymi elementami do naszych mieszkańców. Natomiast jeżeli wybierzemy jakiekolwiek inne rozwiązanie, to na pewno poinformujemy za pośrednictwem kanału S, tak żeby mieszkańcy nie byli zaskoczeni, żeby nie okazało się, że został zamknięty śmietnik, a ktoś nie ma jak dostać się do tego śmietnika, czyli czy kody, czy pestki. Jeżeli będziemy zmuszeni do jakiegoś innego rozwiązania niż to, które było realizowane na poprzednich osiedlach, na pewno będziemy o tym informować na bieżąco. Po tym, jak uruchomione zostały nowoczesne śmietniki i to nie po całym tygodniu, wybuchł skandal. Kamery w śmietnikach ujawniły, jak firma wywozi odpady. Widzimy na tym filmie pracowników, którzy są w altanie śmietnikowej, którzy przechadzają się po tej altanie śmietnikowej, ładuje się nam jeszcze film, już funkcjonuje to w sposób dobrze, widzimy, przyszli pracownicy, zaglądają do odpadów na śmieci komunalne, i nie zauważają, żeby te śmieci komunalne były. Zwracam uwagę, powiedziałem, mamy wskaźnik 20 do 80. 20 do 80, widać to jak na dłoni. Więc pracownicy mają, widzę, zagwozdkę, ponieważ przyjechali odbierać śmieci komunalnych, których to śmieci nie ma. No i zastanowimy, widzimy, co się dalej dzieje. Tutaj może przyspieszymy trochę teraz film, a przepraszam, jeszcze widzimy, że pracownik zaczyna dzwonić, ale przyspieszamy, żeby przejść do najważniejszego momentu, który najbardziej nas interesuje. Jeden z pracowników wyjechał z pojemnikiem, jedynym pojemnikiem, który był pełen, drugi obserwuje i przygląda się, proszę bardzo, na śmieci, które są wyselekcjonowane. Zapewne mówi komuś, mam nadzieję, że nie pani dyrektor w związku komunalnym, że jest dużo odpadów posegregowanych, a mało jest odpadów komunalnych. Ależ problem ma ten pracownik. Ale zobaczmy, co się wydarzy dalej. Przewijamy dalej to na podszybki, no i jeden z pracowników bierze puste opakowanie. Po jakiego diabła? Ja się pytam, on bierze puste opakowanie. Wyprowadza to opakowanie. Aha, być może coś tam się jeszcze było w nim, no ale mamy kolejny pojemnik, przepraszam, kolejny fakt. Pracownik stoi, no, pozostałych, zrobił zdjęcie jeszcze, dobrze, bo pewnie będzie miał jakiś dowód na to, my mamy nasz dowód. I proszę bardzo, bierze kolejny pojemnik. Podjeżdża do śmieci segregowanych, proszę zwrócić uwagę. I rozpoczyna się akcja. Jeden plastik, drugi plastik, trzeci plastik, czwarty plastik. Cholercia, myśli sobie pracownik. Nie dam rady ręcznie tego przerzucić, tylko muszę zrobić coś innego. Więc po chwili ten pracownik, przyspieszymy, żeby nie zanudzać naszych telewidzów, wraca. Już z łopatami widać i ze zmiotkami. I drugi jego kolega, proszę bardzo, jeden karton papierowy, drugi karton papierowy. Widzimy wyraźnie, że jest to papier. Nie widzimy, żeby była sytuacja, żeby był w jakikolwiek sposób odpad zmieszany. Kolejny karton leci. A proszę zwrócić uwagę, że na opakowaniu, tutaj w tym miejscu, na pojemniku mamy odpady komunalne zmieszane. No pierwszy prawie, że załadowany, kolejny i kolejny plastik i papier. No faktycznie, no pracownicy wykonują to, do czego jest przystosowany pojemnik, więc mieszają odpady komunalne, które wcześniej mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej wyselekcjonowali. Łopata poszła w ruch, proszę bardzo. Ależ dzielni pracownicy, którzy mają podpisaną umowę ze Związkiem Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej. I jedziemy, proszę Państwa. Więc no, film pokazuje czytelnie, pokazuje wyraźnie,
co się dzieje z wyselekcjonowanym odpadem. System zagospodarowania odpadów jest już monitorowany na kilku osiedlach. Za chwilę wszystkie śmietniki zastąpione zostaną nowoczesnymi wiatami zamykanymi oraz z wyjątkowo sprawnym systemem nadzoru nad tym, co my sami tam wrzucamy, ale przede wszystkim nad tym, co później prezentuje Związek Komunalny. Zapewne pod koniec roku będzie można zderzyć dane związkowe z dowodem nie do podważenia, czyli filmem nagranym w śmietniku. Dla kanału S Patrycja Oleszek. Młodzieżowy klub sportowy Lubartów od niedawna trenuje na boisku przy ulicy Cichej. Spółdzielnia po raz kolejny wspiera młodych sportowców. Piłkarze, tenisiści, karatecy, a teraz zawodnicy MMA mogą ćwiczyć i rozwijać swoje pasje na terenach spółdzielni mieszkaniowej. Klub MKS Lubartów od niedawna trenuje na boiskach spółdzielni mieszkaniowej. No teraz w czasie tej epidemii nie może trenować w zamkniętych obiektach, dlatego chyba takie boiska to super sprawa. Tak, wznowiliśmy nasze działania, wznowiliśmy treningi. Niestety, no, mimo obostrzeń nie możemy kontynuować się u nas w klubie. Dlatego cieszymy się, że możemy skorzystać z obiektów tutaj położonych u nas w mieście. Dzięki uprzejmości spółdzielni mieszkaniowej udało się wynająć obiekt i możemy dzień po dniu sukcesywnie trenować. A jakie zajęcia tu się odbywają? Bo nie tylko MMA. Tak jest. Prowadzimy zajęcia, trening MMA, brazylijskiego jiu-jitsu, boksu. Na następnym tygodniu planujemy już dorzucić do tego nasze zajęcia z dziećmi, Power Kids. Także powoli, powoli wracamy. I ile razy w tygodniu odbywają się treningi? Na tym obiekcie trenujemy praktycznie codziennie. Zazwyczaj odbywają się dwie sesje treningowe. Od godziny 18 w górę. Panie prezesie, spółdzielnia mieszkaniowa bardzo chętnie wspiera sportowców. Byli piłkarze, tenisiści, karatecy, a teraz zawodnicy MMA. Tak, i to nie ze względu na to, że się bym bał karateków albo zawodników MMA, chociaż jak patrzę z tyłu na trening, to wolałbym w ciemnej ulicy ich nie spotkać. No, natomiast no, jest to bardzo ważna rzecz, że no, niestety przepisy cały czas blokują różnego rodzaju przedsięwzięcia, między innymi tego typu, a my jako spółdzielnia mieszkaniowa mamy obiekty. Nie robimy nic wielkiego, bo obiekty po to zostały stworzone, żeby mogły być wykorzystywane i są one udostępniane. Nie ukrywam, że tu rozmawiałem z szefostwem klubu sportowego, ponieważ moje dzieci też trenują MMA i chociaż patrząc ostatnio, jak Filipek tam zderzył się z moją córeczką i skończyło się to spuchnięto wargo, to zastanawiam się, inaczej. Chciałbym, żeby jak najszybciej również najmłodsze dzieci zostały dopuszczone do tych treningów, żeby ta energia była gdzie indziej wyładowywana niż w domu. No i od kiedy tutaj nasi sportowcy mogą trenować na tych boiskach? Z tego co wiem, to odbyło się już kilka treningów i będą mogli trenować dotąd, dopóki będą chcieli. I przypominam, że również inni mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej, podobnie jak ci zawodnicy, jeżeli zgłoszą się do spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli spełnią pewne wymogi, jeżeli będą te przedsięwzięcia realizowane zgodnie z przepisami, przypomnę, że również wolno wchodzić na te boiska, jeżeli ktoś ma ochotę wejść indywidualnie, wtedy 6 osób w przypadku tego boiska i pograć sobie tutaj w piłkę. Również są takie możliwości, czy w kosza są możliwości. Wystarczy zgłosić się do spółdzielni mieszkaniowej i nasze obiekty są otwarte dla wszystkich. Od 4 maja siedziba poradni psychologiczno-pedagogicznej znajduje się w nowym miejscu, w budynku przy ulicy Słowackiego 7 na pierwszym piętrze. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna od niespełna miesiąca urzęduje już w nowej, długo wyczekiwanej siedzibie. Zajmujemy pierwsze piętro budynku, dawnego budynku po starym szpitalu nad stacją dializ z wejściem od strony północnej. Ten budynek zaspokaja nasze potrzeby lokalowe w optymalnym zakresie. Składa się z dwóch takich stref. Pierwsza strefa to jest strefa taka dydaktyczna, a druga ta administracyjno-biurowa. I w tej strefie dydaktycznej znajduje się 13 gabinetów do pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Wśród tych 13 gabinetów 9 to są gabinety psychologiczno-pedagogiczne. Pracują w nich psycholodzy, pedagodzy, którzy prowadzą badania, diagnozy dzieci, osób zgłaszających się do nas. Oprócz tych 9 gabinetów do pracy diagnostyczno-terapeutycznej mamy jeszcze 2 gabinety logopedyczne,
urządzone w nowoczesny sposób, wyposażone w niezbędne narzędzia diagnostyczne. Na uwagę zasługują dwie sale, które mamy przeznaczone tylko i wyłącznie do pracy terapeutycznej. Jest to sala rehabilitacyjna, w której pracuje fizjoterapeuta i druga sala, sala do prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. W tych dwóch salach przede wszystkim przyjmujemy dzieci w ramach zajęć wczesnego wspomagania i realizacji rządowego programu Za życiem. Jeżeli chodzi o tą strefę administracyjno-biurową, ona składa się z nowo urządzonego sekretariatu, pomieszczenia biurowego, gabinetu dyrektora i taką wartością dodaną jest ten piękny pokój nauczycielski, w którym znajdujemy się, a którego tak naprawdę nigdy nie posiadaliśmy. I to jest taka nasza największa radość, że nareszcie możemy mieć pokój nauczycielski i spotykać się właśnie w takich komfortowych warunkach. Też tutaj, korzystając z tej okazji, chciałabym podziękować przede wszystkim pani staroście, zarządowi i wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że mimo tej trudnej sytuacji mogliśmy ten długotrwający remont mógł się zakończyć, a my mogliśmy zasiedlić ten piękny obiekt. 8 maja 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło wznowienie edukacji w placówkach wychowania pozaszkolnego, a więc także w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, w którym od 25 marca prowadzona była z wychowankami edukacja na odległość. Wznowione zajęcia odbywać się będą w nowej siedzibie PMDK przy ulicy Słowackiego 7 i realizowane będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Te wytyczne nie są łatwe do spełnienia, ale PMDK dołoży wszelkich starań, aby wszyscy chętni wychowankowie mogli skorzystać z edukacji w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami w zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy są zdrowi, nie wykazują objawów żadnej choroby oraz złożą wypełnione ankiety wstępnej kwalifikacji. Ponadto wychowankowie zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK. Na każdą osobę przebywającą w budynku przypada 4 metry kwadratowe. Liczba wychowanków przebywających jednorazowo na zajęciach zostanie dostosowana zatem do wielkości sal. Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalać będą listę uczestników zajęć w danym dniu. Rozkład zajęć ułożony zostanie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Pierwsze zajęcia z wychowankami PMDK będą związane z poznawaniem nowej siedziby i zasad korzystania z niej. Planowane są także projekcje nagrań z występów oraz filmów pracowni Kino Bambino. Ze względu na konieczność przygotowania wychowanków do udziału w zajęciach, odbywać się będą one po telefonicznym ustaleniu przez nauczycieli terminów i warunków spotkań z grupami. A w dalszej części informacji wiadomości z ZUS. Najnowsza wersja tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła zwolnienie ze składek dla dwóch nowych grup przedsiębiorców. Znamy terminy matur. Te egzaminy przebiegną w dobrej atmosferze. Życzymy udanych zdanych egzaminów. Wypadek z udziałem nieletniego rowerzysty. Na obwodnicy Lubartowa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego marki DAF oraz rowerzysty. Szachowe zmagania Lux Lubartów. Dzień Matki. Do okazji dnia mamy wszystkiego najlepszego. Kolejne miliony złotych świadczeń postojowych od ZUS trafiły do przedsiębiorców i wykonujących umowy cywilnoprawne z województwa lubelskiego. O szczegółach informacji z ZUS Małgorzata Korba. Najnowsza wersja tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziła zwolnienie ze składek dla dwóch nowych grup przedsiębiorców. Po pierwsze chodzi o firmy, których przychód przekraczał 15 681 zł, ale za to dochód nie był wyższy niż 7 tysięcy zł. Oczywiście przychód i dochód bierzemy pod uwagę tylko z pierwszego miesiąca, za który przedsiębiorca składa wniosek o zwolnienie ze składek. Druga grupa zwolnionych ze składek to osoby, które korzystają z tzw. ulgi na start, czyli opłacają z działalności wyłącznie składkę zdrowotną. W przypadku tych dwóch nowych grup zwolnienie ze składek dotyczy należności za kwiecień i maj, nawet jeżeli przedsiębiorcy już te składki opłacili. Druga ważna zmiana w tarczy antykryzysowej 3.0 dotyczy świadczeń
postojowych dla przedsiębiorców. Teraz z zaświadczeń postojowych mogą skorzystać także ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia. Wcześniej nie było to możliwe dla firm założonych w lutym oraz w marcu. Dobra wiadomość dla osób, które chcą złożyć wniosek o emeryturę lub rentę, ale obawiają się robić to w czasie epidemii. Mogą dostarczyć wniosek później, a świadczenie i tak będzie przysługiwało im nawet od marca. W związku z epidemią niektórzy obawiają się przychodzić do urzędów. Niektórzy mają też problemy z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do świadczeń. Dlatego na mocy tarczy antykryzysowej wnioski o emerytury lub renty można złożyć teraz później, maksymalnie do 30 dni po ustaniu epidemii. Wiąże się to z tym, że wypłata świadczenia i tak będzie przysługiwała wstecz, nawet od 1 marca 2020 roku. Wystarczy, że do wniosku o emeryturę bądź rentę złożymy krótkie oświadczenie, w którym wskażemy ZUS-owi datę, od której ma przyznać świadczenie. Oczywiście osoba ubiegająca się wstecz o świadczenie musi spełniać warunki do tego świadczenia już od daty wskazanej w oświadczeniu. Taką metodę możemy zastosować także do wniosków o świadczenia przedemerytalne, a także do wniosków o przeliczenie emerytur czy rent. Więcej informacji na ten temat na www.zus.pl. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie matur i egzaminów zawodowych oraz testów ósmoklasisty. Przygotowane zostały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Przypominamy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca bieżącego roku. W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. Już niedługo rozpoczną się egzaminy. Chcielibyśmy, aby odbyły się one bezpiecznie i szczęśliwie dla zdających. Dlatego przygotowaliśmy wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne, jak bezpiecznie przeprowadzić egzamin. Szczegółowo opisujemy, jak zachować dystans społeczny. Przypominamy o tym, aby nie gromadzić się w większych grupach, używać swoich przyborów piśmiennych na sali egzaminacyjnej, już nie będziemy musieli nosić maseczki. Dyrektorzy dostali szczegółowe informacje, jak ustawić ławki, jak przygotować szkołę na przyjęcie ósmoklasistów, maturzystów czy uczniów szkół branżowych i szkół policjalnych oraz techników. Te egzaminy przebiegną w dobrej atmosferze. Życzymy udanych, zdanych egzaminów. W sobotę 16 maja w godzinach popołudniowych na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia rowerzysty, który przejeżdżał przez przejście rowerem. 16-latek w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie. W ubiegłą sobotę, czyli 16 maja, na obwodnicy Lubartowa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego marki DAF oraz rowerzysty. 16-letni rowerzysta, jadąc ulicą Lipową w kierunku obwodnicy, wjechał swoim rowerem na oznakowane przejście dla pieszych znajdujące się na drodze krajowej numer 19. Nieszczęśliwie wprost pod nadjeżdżający od strony Lublina samochód ciężarowy marki DAF. Ze względu na obrażenia 16-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie. Policjanci na miejscu zabezpieczyli miejsce zdarzenia drogowego. Mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym marki DAF został przebadany na stan trzeźwości. Był trzeźwy. Na miejscu policjanci sporządzili dokumentację dotyczącą tego zdarzenia. Wirtualny klub Lux Lubartów wystartował 20 maja w internetowym dwugodzinnym pojedynku, w którym uczestniczyły kluby polskie z Lubelszczyzny oraz kluby francuskie z Korsyki. Wśród 10 klubów Lux Lubartów odniósł niespodziewany sukces. Zajął drugie miejsce. W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi. Do wyniku drużyny liczyło się 6 najlepszych wyników z danego teamu. Dla Lux Lubartów w kolejności punktowali Damian Bronisz 26 punktów, Aleksander Nakaziuk, Kacper Czuchryta,
po 24 punkty. Paulina Bronisz 20 punktów. Franek Baran, Dominik Raczyński po 18 punktów. Wiktor Opolski 16 punktów. Hanna Nurzyńska 17 punktów. Aleksander Opolski 11 punktów. Florian Belniak 11 punktów. Aleksandra Szczerba 10 punktów. Patryk Matejaszczyk 4 punkty. Michał Drost 3 punkty. Julia Szczerba 1 punkt. Organizatorem wydarzenia był Zbigniew Pyda, prezes Lubelskiego Klubu Szachowego. Dzień Matki, jak co roku, świętujemy 26 maja. Tego dnia wszystkie mamy będą obchodzić swoje święto, a dzieci, zgodnie ze zwyczajem, obdarują je kwiatami, słodyczami i własnoręcznie zrobionymi laurkami. W tym roku przez epidemię niestety nie odbędą się uroczyste podziękowania dla mam w przedszkolu, ale nauczyciele przedszkola niepublicznego, dwujęzycznego w Lubartowie postanowili nagrać krótki filmik dla wszystkich mam. Z okazji Dnia Mamy wszystkiego najlepszego. Kocham Cię, jesteś najlepsza. Kocham Cię, mamo. Kocham Cię, mamo. Mamo, wiedz, musisz wiedzieć, że jesteś najlepsza. Cieszymy się, że nas mamy. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Opady deszczu przewidywane są w piątek 22 maja. Na termometrach ujrzymy 12 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1023 hektopaskale. W sobotę 23 maja przewidywane jest zachmurzenie małe. Termometry wskażą 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne delikatnie wzrośnie do 1024 hektopaskali. Opadów deszczu możemy się spodziewać w niedzielę 24 maja. Na termometrach 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1021 hektopaskali. W poniedziałek 25 maja przewidywane są opady deszczu. Na termometrach 15 stopni Celsjusza. Na barometrach 1023 hektopaskale. Burze z deszczem przewidywane są we wtorek 26 maja. Na termometrach 18 kresek powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1027 hektopaskali. Również burzowo może być w środę 27 maja. Temperatura powietrza delikatnie wzrośnie do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1023 hektopaskali. W czwartek 28 maja przewidywane są opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 21 kresek powyżej zera. Na barometrach ujrzymy 1019 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję dzisiaj za uwagę, a za tydzień spotka się z Państwem Angelika Karasek. Do widzenia.